Tak wygląda tor Southgarda Karting w Lonato z lotu ptaka. To tutaj od 2003 roku spotykają się kierowcy serii Rock Cup z całego świata. Podczas imprezy najwięcej jest Włochów. Polacy w tym roku byli drugą nacją, a pierwszy raz pojawili się na przykład Chińczycy. Impreza robi wrażenie na każdym, kto dotrze do Lombardii, a przybywają tutaj nazwiska światowego motorsportu. Zespół Ralfa Schumachera pojawił się w padoku, na starcie zobaczyliśmy Rubensa Barrichello, a swoich synów wspierali Jarno Trulli i Emerson Fittipaldi. Najbardziej utytułowany polski kartingowiec Karol Basz również ma o niej bardzo dobre zdanie. Ta impreza naprawdę robi na nas bardzo dobre wrażenie, ponieważ przyjeżdżają wszyscy z całego świata, bardzo dużo zawodników, jest naprawdę dobry poziom. Podobnie uważa Natalia Kowalska, zawodniczka, która ma na swoim koncie m.in. wyścigi Formuły 2, a obecnie prowadzi zespół kartingowy. To jest super impreza przede wszystkim. Chyba największe zawody rockowe na świecie i tak naprawdę chyba jedne w ogóle z największych zawodów, jakie są organizowane na świecie, więc no, generalnie fantastyczna atmosfera, fajna oprawa, wszyscy się do siebie uśmiechają. Fantastyczna pogoda też nie przeszkadza, a na pewno pomaga, bo codziennie chodzimy w krótkich rękawkach, w krótkich spodenkach, super, pełnia lata w październiku. Niewątpliwie pogoda wpływa pozytywnie na nastroje kierowców, którzy chętnie przyjeżdżają na tę kończącą sezon Rock Cup na świecie imprezę. Duch rywalizacji oczywiście wisi w powietrzu, ale mimo tego uśmiechy na buziach są wszechobecne. Co o imprezie myślą sami uczestnicy? Pierwszy raz mam okazję uczestniczyć w tych zawodach. Byłem tutaj nieraz z bratem, jak on się ścigał. Ale impreza jest naprawdę znakomita. Jest naprawdę super, ale chociaż rywale są trudni do wyprzedzenia, no ale spokojnie daję z nimi radę. Jest to niesamowicie wielka impreza, z roku na rok jest tu o wiele więcej zawodników. Jest niesamowicie wielki padok. Jak sama nazwa mówi, jest to International Final. Także można się tego spodziewać już po samej nazwie, że będzie tutaj sporo ludzi i będą z różnych narodowości. Uważam, że to jest jak najbardziej fajne i jest wielu bardzo szybkich i mocnych zawodników. Zawsze tutaj wrażenia są niesamowite. Oprócz wrażeń to też doświadczenie, jakie tu można zebrać, jest ogromne. Jest bardzo ciężko, są ciężcy rywale, bardzo szybcy zawodnicy. Mnóstwo zawodników, nie jest łatwo, bo 4 hity plus jeszcze to, czy się dostaniesz do finału A czy finału B, ale cieszę się, że tu przyjechałem. W tym miejscu, w którym jesteśmy na tym torze, to naprawdę trzeba uwawać, żeby nie podskoczyć, żeby nie wylecieć, bo tutaj miękkiej gry nie ma. Wielu zawodników wraz z zespołami przyjechało na tor już 2 tygodnie wcześniej, by przygotować się perfekcyjnie na ten weekend. Rywalizacja odbywała się w 5 kategoriach, ale nasz kraj reprezentowali kierowcy w 4 z nich. W najmłodszej i zarazem najliczniejszej Mini Rock na starcie pojawiło się 162 kierowców, w tym 21 naszych reprezentantów. W Junior Rock ścigało się 97 kierowców, 9 w biało-czerwonych barwach. Senior Rock to stawka 81 kierowców i aż 12 Polaków, a w Shifter Rock, najszybszej biegowej kategorii, 4 Polaków walczyło w gronie 43 zawodników. W czwartek byliśmy świadkami czasówki. Po niej kierowcy zostali podzieleni na grupy i ścigali się następnie w tak zwanych hitach. Naszym kierowcom szło ze zmiennym szczęściem. W czasówce byłem 26. Wczoraj na wyścigu byłem 15, ale mnie wypchnął i spadłem na ostatnie. Dojechałem 26 znowu. Na chwilę mi dobrze idzie. Miałem 21 czasówkę na 164 zawodników. Jechałem już 3 hity. W pierwszym hicie zająłem 2 pozycję, w drugim hicie zająłem 3, a w trzecim 2. Jeździ mi się bardzo dobrze. Robię co trening szybkie czasy. Jestem wysoko, jestem zadowolony ze swojej pracy i z pracy teamu. Byłem w pierwszym hicie byłem 9, ale parę kar spowodowało, że byłem 7. W drugim hicie dojechałem 11, z czego nie byłem strasznie zadowolony, a teraz dojechałem 9, pomimo że wiedziałem, że 5 miejsce było w zasięgu. Na hitach na razie byłem 26 i 28, ponieważ miałem wypadek. No a na czasówce dojechałem 18. Niestety w hitach nie miałem szczęścia i 2 razy mnie obróciło. Dzisiaj zająłem 23 pozycję i 27. Startowałem, byłem 7, potem spadłem
Na drugim nawrocie miałem delikatny wypadek, ale potem jeszcze dojechałem do mety. W pierwszym i drugim hicie było ok, w trzecim zepsułem start, nie poszło tak jak po mojej myśli. Oczywiście oczekiwania są na to, żeby wygrać i dostać się do finału, chociaż też finał B będzie bardzo dobry. No jutro startuję z trzeciej i czwartej pozycji, no i nie będą już tak łatwe wyścigi, jak będę jechał z zewnętrznej, trochę więcej walki może być. Po serii hitów najlepsi zawodnicy stanęli na starcie wyścigów finałowych. W najliczniejszych kategoriach byliśmy też świadkami finałów pocieszenia. W sumie z 48 Polaków do finału dostało się aż 31. Pełen podziwu dla postawy naszych zawodników był kartingowy mistrz świata Karol Basz. W mini mamy dużo Polaków, którzy startują w czubie i na ten moment to, co oglądam, hity i czasówkę, naprawdę dobrze sobie radzą. W najmłodszej kategorii mini rok w finale B wystartowało trzech kierowców. Najwięcej pecha miał świetnie prezentujący się przez całe zawody Karol Czepiel. Po starcie z początku stawki spadł w wyniku kontaktu z innym kierowcą na koniec, ale ambitnie walcząc na każdym okrążeniu dojechał 31. Na miejscu siódmym sklasyfikowany został Bartek Piekutowski, a na najniższym stopniu podium zobaczyliśmy Kacpra Sztukę. W finale B kategorii senior rok zobaczyliśmy dwoje Polaków. Daniel Zając dojechał w tej stawce na 15 miejscu, a Karolina Janicka sklasyfikowana została na 30 miejscu po karze od sędziów. W Junior Rock Bridgestone Trophy oglądaliśmy fantastyczny start Franciszka Palmirskiego. Przez 3/4 wyścigu nasz reprezentant przewodził stawce, ale ostatecznie dojechał do mety na trzeciej pozycji, co nawet dla niego było wielkim, pozytywnym zaskoczeniem. Puchar jest niespodzianką naprawdę wielką i raczej większość osób się tego nie spodziewała, w tym ja. Więc no tak, jestem naprawdę z tego zadowolony. W wyścigu mieliśmy większą liczbę naszych kierowców. Mateusz Lenart awansował o 3 pozycje, kończąc swój start na miejscu 12. Adam Szydłowski dojechał 21, Adam Micał 23, a Filip Zagórski 32. Największy awans w tym wyścigu zaliczył Aleksander Klimaszewski o 14 oczek. Bieg skończył na pozycji 19. Emocje w wyścigach finałowych rozpoczęły się dla nas od wyścigu Shifter Rocka. W nim zobaczyliśmy wszystkich startujących w kwalifikacjach Polaków. Mieli oni okazję ścigać się m.in. z brazylijskim kierowcą Rubensem Barrichello. Rubinho nie ukończył wyścigu, a nasi kierowcy i owszem. Najwyżej sklasyfikowany był Lucas Corbella na miejscu 11 po awansie o 11 oczek. Jestem bardzo zadowolony, choć na początku dobrze się to nie zapowiadało. Miałem jechać Tony Kartem, ale niezbyt wszystkie ustawienia, co się zmieniały, to nic nie odczuwałem i teraz postanowiłem jechać Maranello. Co przyniosło efekty. Najlepszy w kwalifikacjach Polak Michał Grzyb ukończył rywalizację na 16 miejscu. Filip Wójcik był 19, a Wojtek Grzyb 29. Na wyścig finałowy Senior Rocka czekaliśmy ze szczególnym zainteresowaniem. Na pierwszych 6 polach startowych widzieliśmy aż 4 Polaków, a w całej stawce 34 kierowców było ich aż 9. Przez 75% wyścigu na czele jechał Maciek Szyszko, który kwalifikacje wygrał w Cuglach. Co ciekawe, start Maćka w imprezie nie był wcale taki pewny. Byłem po kontuzji, skręciłem kostkę i zerwałem więzadło. Nie było pewne, czy tu przyjadę. Ale no, udało się. Udało się wygrać z kontuzją, ale nie z atakami rywali. Na ostatnim zakręcie w wyniku ataku Maciek spada na 3. pozycję, by po karze za zderzak zostać sklasyfikowanym na miejscu 13. Zwycięzcą wyścigu dość niespodziewanie dla samego siebie został Bartosz Mila. Co nam powiedział po wyścigu? Generalnie od samego początku było ciężko. Na czasówce poszło nam całkiem dobrze, zająłem 3. miejsce. Następnie w hitach kolejno zająłem 3. miejsce, potem znowu 3. miejsce, 1. miejsce oraz końcowo 2. miejsce, co mi dało 4. pozycję startową do finału. I w finale po starcie straciłem kilka pozycji, potem musiałem je odrabiać. Jednakże na ostatnim kółku jechałem 4. Zdarzyła się bardzo nieprzewidywalna sytuacja na ostatnim zakręcie, gdzie pierwsza trójka poszła bardzo agresywnie. No i dzięki temu mogłem to wykorzystać i skończyć pierwszy. Na podium oglądaliśmy jeszcze jednego Polaka, Kacpra Szczurka. Zawodnik jeszcze przed startem do tego wyścigu liczył, że na podium się pojawi i nie będzie tam sam. No w finale bardzo bym chciał przejechać oczywiście w tej pierwszej piątce najszybszych. Fajnie było, gdybym nie stał na podium sam z Polaków, bo wiemy, że mamy w tym roku dość mocną stawkę Senior Rocka. No i mam nadzieję, że będzie dobrze. Na miejscu 6 ukończył ściganie Szymon Szyszko, a pozostali Polacy?
Igor Lejko 20, Hubert Kowalczyk 24, Mateusz Kaprzyk 27, Marcin Zając 31, a zdyskwalifikowany został Szymon Urbaniak za nieosiągnięcie limitu wagi. Tego dnia dzięki naszym kierowcom słuchaliśmy więc Mazurka Dąbrowskiego. W Junior Rock śledziliśmy poczynania trzech kierowców. Najwyżej startował Adrian Janicki i to on dojechał na najlepszej pozycji z naszych reprezentantów. Był 11. Świetnie zaprezentował się Jakub Szablewski, który awansował o 10 oczek w bardzo trudnej stawce juniora i ukończył weekend na 23. miejscu. O pechu może mówić Marcel Kutz, który nie ukończył wyścigu. W finale Mini Rock mieliśmy czterech kierowców. Z pierwszego rzędu startował Tymoteusz Kucharczyk. Jednak zaraz po starcie dochodzi do kontaktu i Tymek spada na koniec stawki i nie liczy się w walce o zwycięstwo, choć do mety dojeżdża na 14 pozycji. Z 27 pola startował Piotr Protasiewicz. Polak świetnie radził sobie na dystansie i regularnie wyprzedzając awansował o 18 pozycji, ukończył wyścig finałowy na 9 miejscu. Ambitnie walczył Kamil Grabowski, finał ukończył na miejscu 30. Przed startem do tego wyścigu poprosiliśmy też o krótką wypowiedź Karola Pasiewicza. Mam nadzieję, że start będzie udany. Jak na najwyższych pozycjach, żeby dojechał nasz team. Żeby wszyscy Polacy byli jak na najwyższych pozycjach. A start Karola był bardzo udany. Od początku był w pierwszej części stawki, regularnie odrabiając straty i goniąc rywali. Na ostatnim zakręcie przed metą udało mu się wyprzedzić liderującego Amerykanina Conora Zilisza. To nie był jednak koniec emocji. Niestety. Karolowi została przyznana kara 5 sekund za zderzak, co kosztowało go pozycję zwycięzcy. Tego dnia na podium widzieliśmy jeszcze dwoje Polaków. Piotr Protasiewicz dostał nagrodę za najszybsze okrążenie podczas wyścigu finałowego Mini Rock, a Kinga Wójcik dostała nagrodę za najwyżej sklasyfikowaną dziewczynkę w kategorii Mini Rock. Gratulujemy, tym bardziej, że dla Kingi był to pierwszy start w finale Rock Cup. No to jest mój pierwszy start w finale światowym Rock Cup. Jest mega dużo zespołów, ludzi. Konkurencja jest bardzo wysoka.